Państwa bardzo serdecznie na debacie Nierozliczony stan wojenny organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. I na samym wstępie chciałbym bardzo serdecznie powitać pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego. Witam serdecznie wiceprezesów Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Karola Polejowskiego, pana doktora Mateusza Szpytmę. Witam dyrektora Biura Edukacji Narodowej, pana Adama Chlebowicza. Witam dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, panią Marzenę Kruk. Witam również dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Jana Szumskiego. Szanowni Państwo, witam przedstawicieli organizacji opozycjonistów i osób represjonowanych w stanie wojennym. Witam przedstawicieli instytucji kultury, a także instytucji zajmujących się badaniem i upamiętnieniem historii Polski w XX wieku. Szanowni Państwo, na zaproszenie prezesa IPN w debacie naszej udział wezmą pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Pan profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego imienia Kazimierza Sosnkowskiego, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN. Witam pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego, zastępcę prokuratora generalnego, dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Witam także pana doktora Macieja Korkucia, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie. Szanowni Państwo, o słowo wstępne, zainaugurowanie naszej debaty poproszę teraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Drodzy Państwo, szanowni paneliści, organizatorzy tej konferencji, tego panelu, jesteśmy z całą pewnością w miejscu, które pasuje do tematu tej dyskusji. Budynek, który powstał w roku 1952, stał się jednym z symboli zniewolenia Polski przez system komunistyczny, jednym z gmachów, w którym tworzono scenariusze poskromienia polskiego genu wolności. Stąd spotykamy się dzisiaj tutaj w byłym domu partii, w byłym budynku Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sam tytuł, drodzy Państwo, mimo że nie ma znaku zapytania, to jest w nim zamknięte pewne pytanie, czy stan wojenny został rozliczony, czy nie został rozliczony z perspektywy po roku 1989. I mimo że ja mam swoją odpowiedź na to pytanie, to byłaby to próba zamordowania tej dyskusji, która jest przed nami, więc nie będę się dzielił z Państwem swoją opinią, bo wiem, że nasi doskonali prelegenci odpowiedzą w sposób zdecydowany na to pytanie i podejmą to zagadnienie, które jest tytułem naszej dzisiejszej debaty. Chciałem serdecznie podziękować i dwóm pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, panu doktorowi Maciejowi Korkuciowi, panu prokuratorowi Andrzejowi Pozorskiemu za to, że będą reprezentować Instytut w tej debacie. Szczególne podziękowania do wyjątkowych specjalistów, naukowców, których zaprosiliśmy z zewnątrz Instytutu, do profesora Sławomira Cęckiewicza i profesora Andrzeja Zybertowicza. Dziękuję, drodzy Państwo, za to, że ta debata, dziękuję serdecznie, drodzy Państwo, że ta debata będzie przyjrzeniem się stanowi wojennemu z kilku perspektyw, nie tylko z perspektywy historycznej, ale też socjologicznej i prawnej. Drodzy Państwo, mam wielką nadzieję jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, że wchodzimy też w fazę warsztatu historycznego i warsztatu, który podczas tej debaty będzie wyznaczał dla nas pewne cele i zadania, bowiem nie wszystko do tej pory, jak wiemy, wokół stanu wojennego zostało zrobione i wyjaśnione, a chciałbym, aby ten akronim, który jest też tak bliski mojemu sercu, czyli IPN, na te półtora godziny zamienił się w dyskusję o istocie przyszłości narodowej, o istocie przyszłości narodu polskiego i państwa polskiego w oparciu o refleksję historyczną, o refleksję, co jeszcze możemy zrobić w najbliższych latach,
aby stan wojenny rozliczony został i aby za 5 lat ten nawias zniknął. Dziękuję oczywiście także, drodzy Państwo, tym kombatantom, działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy są dzisiaj z nami, którzy oglądają, mam nadzieję, nas online i dla których Instytut Pamięci Narodowej jak co roku, jak wiele razy w roku przygotował ceremonię wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności, które są symbolicznym zadośćuczynieniem i też wyrazem szacunku państwa polskiego do działaczy opozycji antykomunistycznej. Taka ceremonia odbędzie się 13 grudnia w poniedziałek, już jutro. Życzę Państwu udanej dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, Panie Prezesie. Szanowni Państwo, zapraszamy teraz Państwa na krótki film, do obejrzenia tego filmu. Nasz opór zrodził się z pragnienia wolności i nadziei, że Solidarność dokona przełomu. Słowa Jana Pawła II były iskrą do organizowania protestów przeciw władzy komunistycznej. Nie stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nadzieja przeniknęła serca milionów Polaków. Dlatego komuniści chcieli ją brutalnie zdławić. Obywatelki i obywatele, ogłaszam stan wojenny na obszarze całego kraju. Ten cały kraj to byliśmy my, ludzie, którzy mieli siłę powiedzieć nie. Świeczka w oknie to był znak naszej nadziei, przeciwko której komuniści wystawili potężne siły. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Strajkujący z Wujka zostali brutalnie spacyfikowani, a 1000 górników z kopalni Piast protestowało przez 14 dni pod ziemią. Lekarze są w szatni, porozwożą was suchy podobne. Gdy gasło światło ich oporu, ludzie rozniecili je na nowo, protestując na ulicach. Nasz krzyk dotarł do prezydenta Stanów Zjednoczonych. A lighted candle will burn in the White House window as a small but certain beacon of our solidarity with the Polish people. I do papieża Polaka w Watykanie. But in attacking solidarity, his enemies attack an entire people. To dało nam siłę do mocniejszego sprzeciwu wobec zła. Wsparcie dla nas demonstrowali ludzie na całym świecie. Walczyliśmy, nawet gdy Solidarność została zdelegalizowana i pomimo cenzury, która pożerała każdy centymetr wolności. Morderstwo licealisty Grzegorza Przemyka uruchomiło falę protestów. Ich żywioł ksiądz Popiełuszko przekuł w msze święte za ojczyznę. Zapłacił za to najwyższą cenę. Nie traciliśmy ducha, dopóki biło serce narodu, jasna góra, dokąd pielgrzymowały tysiące Polaków. Komuniści próbowali powstrzymać papieża przed odwiedzeniem Polski, jednak Jan Paweł II znalazł sposób, by przybyć do ojczyzny i zmusił władzę do zakończenia stanu wojennego. Wyszliśmy z tego koszmaru pobici i połamani, ale nadzieja była wciąż w nas i w tym, co przed nami.
Szanowni Państwo, za nami bardzo ciekawy, jak Państwo widzieli, zrealizowany film pokazujący wydarzenia sprzed 40 lat, a przed nami debata i dlatego już teraz chciałbym zaprosić na scenę naszych szanownych panelistów, o których wspominałem na samym początku. Panowie, zapraszam Was na scenę. Za chwilę przystąpimy do naszej dyskusji. Tak, profesor Zybertowicz, profesor Cęckiewicz, prokurator Andrzej Pozorski, doktor Maciej Korkuć. Dowolne miejsce. Jesteśmy w komplecie, a zatem możemy rozpoczynać naszą dyskusję od tragicznych wydarzeń grudnia 1981 roku. Mija 40 lat, dokładnie jutro 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Mimo to stan wojenny nadal budzi duże emocje. Nadal znajduje wielu obrońców, nadal przez niektórych nazywany jest mniejszym złem, mimo że był to przecież okres największych represji po represjach stalinowskich. Stan wojenny to jest między innymi skazanie blisko 12 tysięcy osób, internowanie niemal 10 tysięcy, powołanie z przyczyn politycznych do wojska 1,5 tysiąca osób, to także wyrzucanie z pracy w ramach tak zwanych weryfikacji. Stan wojenny to też oczywiście ofiary brutalności milicji i to nie tylko podczas pacyfikacji strajkujących zakładów pracy czy demonstracji, to również pobicia, niestety również ze skutkiem śmiertelnym. Wreszcie to jest czas narodzin instytucji pod hasłem nieznanego sprawcy. To wszystko było dziełem konkretnych ludzi. Jak zatem wygląda rozliczenie stanu wojennego i dlaczego wygląda tak, a nie inaczej? I o tym będziemy rozmawiać, o tym będziemy dzisiaj debatować. Poruszymy tutaj trzy takie główne nasze aspekty. To będzie aspekt prawny, to będzie aspekt historyczny, to będzie wreszcie aspekt społeczny. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą dyskusję od tych aspektów prawnych. Czy po 1989 roku były próby ukarania autorów stanu wojennego? A jeśli tak, to z jakim skutkiem? Bardzo proszę o odpowiedź pana prokuratora. Szanowni Państwo, bez wątpienia 11 lat zaniedbań ze strony państwa polskiego dotyczące gdyby państwo podjęło zdecydowane działania, jeżeli chodzi o rozliczenie okresu komunizmu, zupełnie by to przyniosło inne efekty w terminie późniejszym. Niestety te 11 lat zaniedbań bardzo mocno odbiło się na dalszych działaniach, jeżeli chodzi o działania prawne. Pragnę zwrócić uwagę, że w tym czasie bardzo zniszczony duży został zasób archiwalny. Wiele dokumentów zostało sprywatyzowanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, czego efekty mamy na dzień dzisiejszy, bo prowadzimy wiele spraw, w trakcie których ujawniamy dokumenty, które znajdują się w zasobach prywatnych byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pierwszych prokuratorów powołano dopiero w 2000 roku. A więc to w sposób istotny utrudniło prowadzenie postępowań. Mówimy o takie przeszkody natury faktycznej, ale były dwie istotne przeszkody natury prawnej. Pierwsza to jest ustawa amnestyjna z 1989 roku i druga rzecz to uchwała Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 roku. W tej uchwale Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny stwierdził, że zbrodnie komunistyczne, które są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 ulegają przedawnieniu. Po ukazaniu się tej uchwały były dyrektor Głównej Komisji skierował zapytanie do Andrzeja Seremeta, byłego prokuratora generalnego. Poprosił go, żeby wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego, aby ten podjął próbę rozważenia, wyjaśnienia wątpliwości. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z przedawnieniem tych zbrodni komunistycznych, czy też nie. Prokurator generalny wówczas zajął stanowisko, że prokuratorzy mają obowiązek stosowania się do zapadłej uchwały, a ponadto jeszcze w swoim piśmie skierował, że należy wywodzić środki nadzwyczajne w stosunku do byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na przykład, którzy zostali skazani, ponieważ wedle tej ustawy te czyny uległy przedawnieniu. Niemniej rzeczywiście jednym z najbardziej istotnych śledztw, które było prowadzone przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, to było śledztwo dotyczące prowadzone przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu, Czesławowi Kiszczakowi, Florianowi Siwickiemu i innym autorom stanu wojennego. W tej sprawie został skierowany akt oskarżenia i w 2012 roku sąd jednoznacznie podzielił stanowisko prokuratora, uznając, że wprowadzenie stanu wojennego było bezprawne, ale było też nie tylko co bezprawne, ale również stanowiło przestępstwo. Tutaj jak gdyby pogląd prokuratora wyrażony w akcie oskarżenia znalazł odzwierciedlenie w wydanym orzeczeniu, bo sąd jednoznacznie przyjął, że w tamtym czasie nie było żadnego zagrożenia ze strony przede wszystkim oczywiście Wojsk Radzieckich,
Radzieckiej, bo była taka tworzona narracja, że była możliwość wkroczenia wojsk radzieckich. W związku z tym autorzy stanu wojennego działali w stanie wyższej konieczności. Proszę Państwa, prowadzenie stanu wojennego było decyzją polityczną. Ono polegało na tym, żeby siłowo władza mogła się utrzymać przy władzy. Chodziło o zduszenie czy też rozprawienie się Solidarnością, która nabierała coraz większego znaczenia, oraz jakby stłamszenie takich demokratycznych aspiracji polskiego społeczeństwa. W tym wyroku został skazany niestety tylko i wyłącznie Czesław Kiszczak. Bez wątpienia oczywiście bardzo istotna osoba, bo był on wtedy ministrem spraw wewnętrznych i był główną osobą odpowiedzialną za przygotowanie, wprowadzenie, oczywiście realizowanie zadań stanu wojennego. Został on skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności, która między innymi została obniżona o połowie na podstawie ustawy amnestyjnej z 1989 roku. Co do jednego z członków Rady Państwa sąd go uniewinnił, natomiast co do dwóch pozostałych umorzył postępowanie. Sąd właśnie pochował ujęcia tą uchwałę z 2010 roku. Ale też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tylko tylu autorów stanu wojennego zostało oskarżonych, a więc te 11 lat niestety zaniedbań spowodowało, że w tym czasie pozostali członkowie Rady Państwa już nie żyli. No to w nawiązaniu do tego, o czym mówi pan prokurator, chciałbym panów, pozostałych naszych uczestników naszego panelu zapytać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ci autorzy nie zostali rozliczeni, z czego wynika ten okres zaniedbań, zaniechań. Jeszcze taka mała, bardzo mała uwaga, ale bardzo znacząca. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny podjął kolejną próbę, aby jak gdyby sąd pochylił się nad tą kwestią przedawnienia, i w tym zakresie prokurator generalny złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, aby sąd jeszcze raz to rozpoznał. Niestety sąd nie rozpoznał co do meritum tej sprawy, a postępowanie zostało umorzone. Panowie? Ja nie wiem, to się nie wypowiada. Ja mogę rzucić na to pewien kontekst psychospołeczny, ale wcześniej chcę odnieść się do okrzyku z sali, który padł tutaj przed chwilą, przed filmem, gdzie weterani i takie wpisy są też w internecie, także w odniesieniu do jutrzejszej dyskusji, w której także będę z profesorem Cęckiewiczem uczestniczył. Otóż w sposób nieudolny, ale ja jestem reprezentantem weteranów. Podjąłem działalność opozycyjną od pierwszej nocy stanu wojennego. Kontynuowałem ją przez wszystkie miesiące, aż do lipca 82, gdy zostałem aresztowany. Spędziłem czas do września w areszcie śledczym w Toruniu. Potem z powodów zdrowotnych wyszedłem z aresztu. Grupa, którą współtworzyłem, została postawiona przed sądem. Byłem jednym na liście oskarżonych, ale w szpitalu mój pobyt dzięki współpracy lekarzy był przedłużony aż do momentu, gdy amnestia kolejnego roku objęła mnie i wiele innych osób. Więc w sposób, że tak powiem, ułomny jestem przedstawicielem weteranów tutaj. A teraz do pewnego komentarza, do sprawy rozliczenia. Rozliczenia działania prokuratorów, działania sędziów zawsze odbywają się w kontekście kulturowym, w kontekście pewnych wyobrażeń opinii publicznej i na gruncie wiedzy, jaką opinia publiczna posiada. I otóż na pewno współodpowiedzialną instytucją za ten brak rozliczenia jest oczywiście IPN. Ja zilustruję tylko jednym przykładem, chociaż mógłbym na to długi wykład. Kiedyś uczestniczyłem w dyskusji w sali BHP Sztocznej Gdańskiej z ówczesnym prezesem Łukaszem Kamińskim i to obszernie rozwijałem. Powiem tylko jedną rzecz. Tak ważna seria publikacji jak Resortowe Dzieci powinna być zrobiona przez profesjonalnych badaczy IPN-u, a nie przez dziennikarzy na pół amatorów, badaczy, i powinna być zainspirowana przez kierownictwa IPN-u. Nigdy wcześniejsze kierownictwa IPN-u nie miały tyle odwagi, żeby skłonić badaczy do realizacji takiego zadania. Prześwietlenia elit III RP pod kątem ich agenturalnych korzeni. W związku z tym można powiedzieć, że to środowisko badawcze i poza IPN-owskie, historyczne i oczywiście także i kierownictwa IPN-u wcześniejsze są współodpowiedzialne za niezbudowanie przestrzeni społecznej wiedzy i wyobrażeń i wrażliwości, która
przyspieszyłaby, umożliwiłaby owe rozliczenie. Bardzo ważna, ciekawa wypowiedź. Myślę, że takich jestem przekonany, że takich będzie znacznie więcej. To teraz aspekt historyczny. Czy my już dziś wiemy wszystko o stanie wojennym? A jeśli nie, to czego jeszcze nie wiemy, panie profesorze? W jakimś sensie pańskie pytanie no jest typowe dla polskiej debaty historycznej. W Polsce uznaje się, że jakieś wydarzenie historyczne, czy nawet jakąś biografię można tak naprawdę skończyć, opisać tak, że już nikt nie będzie miał tutaj niczego do dodania. W Polsce powstają w zasadzie jedne biografie jednej osoby, jedne ekranizacje jednych książek i rzadko od tego są jakieś odstępstwa. Bywają, ale rzadko. I tak samo jest, że tak powiem, z wydarzeniami historycznymi typu stan wojenny. Kiedyś chyba z Andrzejem byłem w takiej sytuacji, że ktoś do mnie podszedł i zapytał, a co nowego w tej książce pan napisał? I Andrzej Zybertowicz za mnie odpowiedział, a co pan starego, czy tam co pani starego zna, że pani pyta o to nowe. I tak samo ja bym mógł teraz zapytać. My o stanie wojennym wiemy bardzo dużo i to jest pewien paradoks, że chyba najwięcej żeśmy się dowiedzieli z publikacji, które wyszły staraniem Instytutu Pamięci Narodowej za kadencji profesora Kieresa. W pierwszym okresie był pewien zespół badawczy ogólnokrajowy, bardzo dobry koordynator, Antoni Dudek, który egzekwował pracę tych poszczególnych pracowników i powstała książka. Nawet jadąc tutaj, zerknąłem sobie na karty tej książki i uważam, że ona się pomimo tych 15 lat, które minęły od tamtego czasu, broni. W tym sensie od dawna po prostu bardzo dużo na temat stanu wojennego wiemy. Ale problemem jest w jakimś sensie nie to, co już napisano czy nie napisano, tylko to po prostu, że to już nie jest takie interesujące też dla historyków. Tak mi się wydaje. Ale oczywiście jest bardzo wiele rzeczy jeszcze do opisania, do odsłonięcia. No, sama ta historia, powiedzmy, związana z wojskiem, z tym, co nazywamy pewną rewolucją wojskową zapoczątkowaną przez Jaruzelskiego przed stanem wojennym, ale w okresie stanu wojennego i później do roku 89 realizowaną. To, że on tutaj nie siedział 13 grudnia 81 roku jako premier, minister obrony narodowej, przewodniczący KOK-u, szef partii od października 81 roku, to ma właśnie bardzo duże znaczenie. Ośrodek decyzyjny, polityczny przeszedł z partii do Urzędu Rady Ministrów, albo jeszcze można powiedzieć na Klonową, do Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest ciekawe. I nad tym się jakby nikt dzisiaj jeszcze, no mam wrażenie, czy w niewielkim stopniu po prostu się nad tym pochyla. Oczywiście mógłbym bardzo dużo tu polemizować z prokuratorem Andrzejem Pozorskim, no bo to nie jest tak, że to jest tylko kwestia jakby tych 11 lat zaniechań. Tych pierwszych, powiedzmy. No model transformacyjny był taki, który de facto uniemożliwił rozliczenie. I to chyba na zawsze już uniemożliwił. I to się, panie prezesie, nigdy nie zmieni, ten nawias. Po prostu tych ludzi bardzo często już nie ma. Oni umierają, a ja jako dyrektor Wojskowego Biura Historycznego otrzymuję zapytania z Ministerstwa Obrony Narodowej, czy się zgadzam na asystę wojskową dla tych ludzi, czy się nie zgadzam. Ostatnio na przykład wpłynął wniosek o asystę od jednego z dowódców w stosunku do żołnierza, który brał udział w pacyfikacji kopalni Wujek. Tak wyglądają realia dzisiaj. W 2021 roku. A kwestią jakby symboliczną, jeśli chodzi o to rozliczenie, jest to, że prokurator Instytutu Pamięci Narodowej wjechał do mieszkania Jaruzelskiego, kiedy on zmarł, i wjechał do mieszkania generała Kiszczaka po tym, jak wdowa po generale Kiszczaku łaskawie zgłosiła się do prezesa IPN i przyniosła jeszcze wyrwaną kartkę z donosem tajnego współpracownika Bolek, de facto zapraszając po prostu ich do siebie. I to jest jakby miara tego, o czym my tutaj mówimy, jeśli chodzi o rozliczenie. Doktor Korku, chciałbym teraz zabrać głos. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość udziału w tej debacie.
Chciałbym odnieść się może na początek do tych głosów, które już padły, bo wydaje mi się, że jednak sprowadzenie tych głównych wątków do tego, ile rzeczy IPN wydał, ile rzeczy IPN nie wydał, moglibyśmy tutaj w odniesieniu do resortowych dzieci przeciągać, ale myślę, że to jest mylny trop, bo nie jest... Po pierwsze, w szerszej debacie już dzisiaj, tutaj zgadzam się z dyrektorem Cęckiewiczem, dzisiaj są wydane bardzo cenne rzeczy dotyczące stanu wojennego, że też przypomnę tom dokumentów pokazujących międzynarodowe, a więc i sowieckie tło wydanych w dwóch opasłych tomach przez IPN w pierwszej dekadzie XXI wieku. I tam są dokumenty, które stanowią fundamentalne, zawierają fundamentalne informacje na temat tego, co było przyczyną, jakie było tło, jakie były kulisy wprowadzania stanu wojennego. Zawsze możemy powiedzieć, że ktoś mógłby napisać książkę, którą ktoś napisał, tylko powinien to zrobić lepiej. Tylko to jest dyskusja, która nie zmierza w żadnym kierunku. Ja myślę, że to, co pan profesor Zybertowicz... Kompletnie się z panem nie zgadza. Nie chodzi o jedną, drugą książkę. Chodzi o systemowe prześwietlenie mechanizmów tworzenia elit III RP i IPN ma tu wielki grzech zaniechania od samego początku. To nie chodzi o jedną, drugą książkę, która jakiś fragmencik historii przyczynkarstwo uzupełnia. Ja mówię o jednak bardzo ważnych publikacjach, które, nie wiem, tak jak publikacje ważne, Władimira nieznane, bez żadnego wpływu społecznego. Nie zgodziłbym się z tym, bo my nie mamy wpływu na to, jak wielka jest rzesza czytelników poszczególnych publikacji, szczególnie jeżeli są, tak jak pan profesor mówi, od 20 do 40. Tak jak pan profesor mówi, przygotowanych z aparatem naukowym. Ale chciałbym jednak, żebyśmy wrócili do głównego nurtu tego problemu, o którym rozmawiamy, bo panie profesorze, ma pan rację w jednej rzeczy, która nie tylko w jednej, ale w jednej rzeczy, która jest szczególnie ważna i tutaj powinna paść. Mianowicie to otoczenie, wola polityczna, ale też otoczenie społeczne dyskusji o stanie wojennym i dyskusji w kontekście rozliczeń. Ja myślę, że szczególnie ważne jest tutaj, żebyśmy przypomnieli, że kiedy był rok 89, społeczeństwo, miliony Polaków chciały wiedzieć, co się stało w roku 81, jakie są kulisy stanu wojennego. Wtedy była potrzeba ujawniania dokumentów, które były skrywane w PRL-u, ujawniania też dokumentów, które były wytwarzane w Związku Sowieckim czy w relacjach między Związkiem Sowieckim a innymi krajami satelickimi. I szanowni państwo, była olbrzymia potrzeba wiedzy o tym, kim był Jaruzelski tak naprawdę. I w czasach, kiedy nie było internetu, nie było mediów takich jak dzisiaj, zróżnicowanych, rozproszonych, była telewizja, która wydawało się, że już nie kłamie, bo została obsadzona przez tak zwanych solidarnościowych członków Radiokomitetu. Wtedy okazywało się, że uwikłania tychże ludzi obsadzonych na tych wysokich stanowiskach powodowały, że bodajże w listopadzie 1989 roku, a więc kiedy zbliżała się pierwsza po wyborach z 1989 roku rocznica stanu wojennego, wtedy poszła do dziennikarzy z telewizji i radia instrukcja, która mówiła, że zakazuje się przedstawiania postaci generała Jaruzelskiego, jego elementów biograficznych stawiających go w negatywnym świetle. A więc kiedy ludzie już chcieli, byli przekonani, że można wierzyć mediom, wtedy właśnie zaczęto nową falę budowy fałszywej legendy Jaruzelskiego. Jaruzelski, o ile w roku 81 mówił, że walczy z anarchią,
że tym złem, o którym mówił w 1981 roku, to jest właśnie ta anarchia, kryzys gospodarczy, potrzeba uchronienia państwa przed kontrrewolucją. To w roku 1989 zaczął narrację mówiącą o tym, że zasłonił Polskę przed interwencją sowiecką. My dzisiaj wiemy, i to trzeba wyraźnie tutaj w tej debacie powiedzieć, że z dokumentów sowieckich, czyli tych, na które czekano, wynika jednoznacznie. W 1981 roku już pan redaktor to powiedział, nie, pan prokurator, że w 1981 roku nie groziła Polsce żadna interwencja sowiecka. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Wiemy z dokumentów doskonale, że to Wojciech Jaruzelski, niepewny własnych sił, nieprzekonany, czy mu się uda własnymi siłami opanować sytuację, wielokrotnie zabiegał o to, żeby to Sowieci opanowali sytuację w Polsce, przywrócili władzę nad Polską, swoją kontrolę nad Polską i kontrolę partii komunistycznej nad rzeczywistością. Te działania nie przebijały się po 1989 roku do opinii publicznej, ponieważ było embargo na pokazywanie prawdy o Jaruzelskim. W czasie, kiedy były tak zwane, jak to się mówi, rządy solidarnościowe. Później wrócili do władzy postkomuniści, którzy w czasach telewizji Roberta Kwiatkowskiego, czyli wciąż w latach 90., kiedy miliony ludzi traktowało telewizję jako źródło informacji. Nie było innych, tak, konkurencyjnych. Wtedy, w rocznicę stanu wojennego, był zapraszany jako gość Jedynki. Taki był program w czasach największej oglądalności. Kto? Twórca stanu wojennego, Wojciech Jaruzelski. Opowiadał o tym, jak on cierpiał, kiedy musiał... No i właśnie, i sam opowiadał, sam kreował swój obraz. Szanowni Państwo, my za mało w tych debatach pamiętamy o tym, że Jaruzelski był człowiekiem, nie był żołnierzem, tak jak zawsze lubił sobie o sobie mówić, ja jestem żołnierz, tak? Na grobie mu to wypisano. Jaruzelski był człowiekiem mediów, polityki, szkolenia politycznego. Przeszedł przez główny zarząd polityczno-wojskowy, wychowania politycznego i, szanowni państwo, Jaruzelski był człowiekiem, który przez całą karierę już na wysokich szczeblach kształtował swoją biografię. Dziennikarz, który kiedyś z nim przeprowadzał wywiad, dziennikarz z zupełnie innej bajki niż polityczna, opowiadał, że w momencie, kiedy Jaruzelski widzi włączającą się czerwoną lampkę zaznaczającą nagrywanie, od razu się prostuje i od razu przybiera inną pozę. Jaruzelski doskonale wiedział, jak kształtować wizerunek, jak rozgrywać pewne rzeczy w kontekście psychologicznym. Myślę, mam nadzieję, że jeszcze do tego wątku wrócimy. Nie chciałbym tego przedłużać, ale szanowni państwo, do końca kształtował swój wizerunek, a w momencie, kiedy w latach 90. było wielkie zainteresowanie historią i stanem wojennym, chroniono ten wizerunek i ugruntowywano mit Jaruzelskiego, który był polskim patriotą i człowiekiem, który w trosce o Polskę, a nie w trosce o władzę partii komunistycznej, o podtrzymanie totalitaryzmu wprowadzał stan wojenny. To jest bardzo ciekawy wątek, o którym mówi pan doktor, bo jeśli spojrzymy sobie na wyniki badań opinii społecznych, na to, jak wskazują respondenci, to dowiadujemy się, że część, około 20%, jeśli dobrze pamiętam, w ostatnim sondażu Social Changes dla portalu w polityce.pl wskazało, że decyzje Wojciecha Jaruzelskiego były słuszne. Ta narracja o tym, że to było mniejsze zło, ta narracja o tym, że lada moment mogli Sowieci wkroczyć do Polski, cały czas jest żywa, cały czas jest powszechna w niektórych kręgach. Dlaczego tak się dzieje, to chciałbym zapytać pana profesora Zybertowicza teraz. Czy może pan powtórzyć pytanie? Dlaczego ta narracja, którą wtedy utrwalano, dotycząca tego, że stan wojenny był mniejszym złem, dlaczego informowanie, ta narracja mówiąca o tym, że za chwilę mogą wkroczyć Sowieci, cały czas ma wielu zwolenników? To jest bardzo proste.
stany lękowe w życiu społecznym zawsze występują, szczególnie w warunkach niepewności, szczególnie w warunkach przełomów. Społeczeństwo wychowane, mówię także tu o sobie, wychowane w systemie totalitarnym czy quasi-totalitarnym, odcięte od swobodnego przepływu informacji, od swobodnych kontaktów z zagranicą, było oszałomione tą przestrzenią wolności, która powstała od porozumień sierpniowych. Ale obok przestrzeni wolności pojawiły się rozmaite zaburzenia życia społecznego. Z perspektywy społeczeństwa pluralistycznego to jest norma. Manifestacje, przerwy w zakładach pracy, strajki, ale dla społeczeństwa wychowanego w socjalizmie powstawało poczucie chaosu. I Jadwiga Staniszki, tłumacząc stosunkowo wysoki poziom poparcia wyrażanego chociażby w bierności, poparcia społeczeństwa dla wprowadzenia stanu wojennego, mówi, że stan wojenny rozwiązał problem epistemologiczny. Mianowicie poinformował ludzi, co jest dozwolone, co jest niedozwolone, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Zbiorowość wychowana w warunkach mentalności totalitarnej jest zagubiona w sytuacji, gdy przestrzeń informacyjna zostanie skokowo wzbogacona, gdy w życiu społecznym stare schematy już nie obowiązują. I ja myślę, że na poziomie poznawczym w taką zagubioną zbiorowość łatwo wprowadzić stany lękowe, które mają przecież historyczne podłoże. Polacy pamiętali 56 rok w Budapeszcie, i pamiętali łagodniejszą, ale w efektach społecznych też przerażającą interwencję sowiecką w Czechosłowacji. I ta świadomość w warunkach społecznego głębokiego zdezorientowania stanowi podatną glebę, żeby straszyć. I zanim ktokolwiek sprawdzi fakty historyczne, jak to nastąpiło już po roku 89, to myślenie takie, ileś razy weszli, jest doktryna Breżniewa, nie liczą się z ludzkimi ofiarami, dlaczego mamy się czuć bezpiecznie? Więc w sensie psychospołecznym, socjologicznym takie obawy wydają się wiarygodne i granie tymi obawami było dlatego skuteczne. Dzisiaj, gdy realizowane są sądy uliczne, to część młodych ludzi odpowiada: tak, to była słuszna decyzja, bo zapobiegła wewnętrznemu rozlewowi krwi. Przeczytałem, jeszcze może krótko, zanim oddam głos, przeczytałem dzisiaj rano tekst Antoniego Dudka w Plusie Minusie o stanie wojennym. On mówi, gdyby Jaruzelski był mężem stanu, mógł dokonać od Rosjan i od niepokoju w Polsce ucieczki do przodu, spróbować porozumieć się z umiarkowanym skrzydłem Solidarności i uchronić Polskę przed zniszczeniami gospodarki, które położymy się całym cieniem na dekadzie lat 80. Ale takie posunięcie, nawet jeśli byłoby realistyczne, wymagało kreatywnego myślenia. Wymagało kreatywnego myślenia w kierownictwie partii, wymagałoby kreatywnego, elastycznego myślenia w kierownictwie Solidarności. O wiele łatwiej było ulec prostemu schematowi, postawić siebie w roli zbawcy ojczyzny. Uchroniłem Polskę przed rosyjską ingerencją, bo nawet jeśli Rosjanie w tym momencie zarzekali się, pewno na podstawie swojej analizy sytuacji geostrategicznej, zarzekali się, że nie wejdą, to w ostatecznym rozrachunku nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ja tak to interpretuję, że rozwiązania inne wymagałyby kreatywności i zręczności politycznej, na którą ani Jaruzelskiego nie było stać i być może innych podmiotów wokół niego także. Panie prokuratorze, naszą debatę rozpoczęliśmy od kwestii rozliczeń. Tutaj mamy wiele płaszczyzn, wiele aspektów. Jest wiele pytań dotyczących na przykład, co z rozliczeniami prokuratorów, sędziów, którzy wydawali wyroki nawet niezgodne z ówczesnym prawem. No, wydawali wprost wyroki polityczne. Szanowni Państwo, wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim sądy wojskowe stały się takim ogniwem represji w stosunku do wszystkich, nie tylko w stosunku do opozycji, ale tak naprawdę z uwagi na zmianę właściwości sądów, przed sądami stawiano każdą osobę, która w jakikolwiek sposób wyrażała nieprzychylne poglądy, które były sprzeczne z ideologią komunistyczną.
Pragnę tylko Państwu przypomnieć, że sądy wojskowe w okresie stanu wojennego skazały bez mała 5700 osób, natomiast sądy cywilne skazały prawie 1700 osób. Szanowni Państwo, przed utworzeniem Izby Dyscyplinarnej na skutek prowadzonych postępowań karnych prokuratorzy skierowaliśmy 53 wnioski o uchylenie immunitetów. W pierwszej fazie tych wniosków było 38, one trafiły do Sądu Najwyższego, żaden wniosek nie został uwzględniony. Po utworzeniu Izby Dyscyplinarnej skierowaliśmy takich wniosków 15, to są wnioski między innymi przeciwko sędziom Sądu Najwyższego, nawet ci, którzy jeszcze do tej pory orzekają. W wyniku prowadzonych postępowań dyscyplinarnych na dzień dzisiejszy sądy rozpoznały 6 takich wniosków, 5 zostało uwzględnionych. O skomplikowanym charakterze tych spraw niech świadczy chociażby to, że kiedy został skierowany pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu, mówię o tych 15 wnioskach, to 2 lata trwało postępowanie przed sądem dyscyplinarnym. Tutaj jest pełne zrozumienie moje i pana prezesa, bo sobie zdajemy zupełnie sprawę, że wymiar sprawiedliwości powinien być przez nas przebadany i należy dokonać oceny prawnej tych wszystkich orzeczeń. Dlatego we wrześniu tego roku skierowaliśmy do poszczególnych oddziałowych komisji ponad 140 wyroków. One w tej chwili są analizowane i to nie jest oczywiście jakaś akcja jednorazowa, dlatego że po zakończeniu analizy tych spraw chcemy skierować kolejne orzeczenia do analizy. Kiedy mówimy o zbrodniach sądowych, to chciałbym wspomnieć o kolejach do spraw wykroczeń, bo tak naprawdę to dzisiaj jest twór zupełnie nieznany, jeżeli chodzi o dzisiejszy wymiar sprawiedliwości. Natomiast kolegia do spraw wykroczeń w tamtym okresie skazały ponad 207 tysięcy osób. W tej chwili chcemy podjąć działania zmierzające do wzruszenia tych wszystkich orzeczeń, które zapadły w okresie stanu wojennego. Pierwsze czynności żeśmy to już podjęli. Oddziałowa komisja w Szczecinie ukazała komunikat, gdzie bardzo prosimy wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone w ogóle przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości, aby się do nas zwracali. Tutaj prokuratorzy dokonają oceny, czy istnieją podstawy do wniesienia wniosku, unieważnienie tych orzeczeń. To z jednej strony. A z drugiej strony oczywiście będziemy dokonywali oceny tych wyroków pod kątem, czy nie zachodzi tutaj, czy nie mamy do czynienia ze zbrodnią sądową. Rzeczywiście pan o tym wspomniał, że te wyroki były kuriozalne. Ja bym chciał dać przykład dwóch orzeczeń. Jedno orzeczenie dotyczy kierowniczki biblioteki z Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, która została skazana przez sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 10 lat pozbawienia wolności za to, że od 14 do 15 grudnia zorganizowała i kierowała strajkiem. Zarzut dotyczy tylko i wyłącznie jednego dnia. Dramat tej kobiety był jeszcze o wiele większy, ponieważ ona była aresztowana, kiedy przebywała w areszcie, była przesłuchiwana, przykładano jej broń do głowy, straszono, że jej syn jest również maltretowany i rzeczywiście on tak samo był w tej sprawie pozbawiony wolności i został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok pokazuje takie prawdziwe oblicze dramatu, jakie przeżywali te osoby wówczas oskarżone czy też skazane. I druga sprawa, która mówi właśnie o kuriozalnych tych wyrokach, że tak naprawdę ludzie nie popełniali żadnych przestępstw i można było być za to skazanym. Jeden z pracowników przedsiębiorstw w Gdańsku udali się z grupą pracowników do dyrektora zakładu pracy. Jeden z pracowników wypowiedział słowa, jeżeli się nie mylę, że przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego Wojciech Jaruzelski jest wątpliwej jakości premierem. Za te słowa został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. No, w sposób to oczywisty obrazuje, że ten człowiek nie popełni żadnego przestępstwa i naprawdę nie trzeba być w tym zakresie prawnikiem. Ja mam nadzieję, że funkcjonowanie dzisiejszego wymiaru sprawiedliwości, dzisiejszego sądu pozwoli, że sądy będą bardziej odważne i będą zgadzały się na to, aby pociągnąć byłych sędziów i prokuratorów do odpowiedzialności karnej, bo jak wspomniałem, przed utworzeniem Izby Dyscyplinarnej skierowano 38 wniosków i w żadnym wypadku Sąd Najwyższy nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Też nie przedłużając, możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się działo. Proszę Państwa, w ostatnich 15 wnioskach został skierowany wniosek o uchylenie immunitetu w stosunku do sędziego Sądu Najwyższego, który pełnił tę funkcję jeszcze w 2018 roku.
Sędzia ten, kiedy już był sędzią Sądu Najwyższego na początku lat 90. w Izbie Wojskowej, wydawał bardzo krytyczne, znaczy bardzo krytycznie ustosunkowywał się do wyroków, które zapadały w latach 80. w Sądzie Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Bardzo krytycznie się odnosił, krytykował sędziów, że skazywano niewinnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten sam sędzia w tym samym czasie, w tym samym sądzie, również w latach 80. wydawał nieomal identyczne wyroki, wymierzając bardzo surowe kary pozbawienia wolności. Mało tego, jego koledzy w latach 90., którzy nieomal siedzieli obok niego, również wydawali wyroki uchylające jego wyroki z lat 80., również do nich się bardzo krytycznie odnosili i nikomu nie przeszkadzało to, że on nadal był sędzią Sądu Najwyższego. Proszę Państwa, jeżeli teraz ten sędzia rozpoznawał wniosek o uchylenie immunitetu w stosunku do sędziego Sądu Wojskowego, kiedy on wydawał identyczne wyroki, no chyba sobie nie trudno odpowiedzieć na pytanie, że nie było możliwości, żeby on wyraził zgodę, żeby ten sędzia był pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bo niejako również by wyraził zgodę, że on stanie przed obliczem wymiaru sprawiedliwości i było łatwo krytykować te sądy, uchylać te orzeczenia, ale w żadnym wypadku nie można było uzyskać zgody, żeby taki sędzia został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Panie prokuratorze, to ja jeszcze jedno pytanie chciałbym panu zadać, bo pan profesor Cęckiewicz powiedział o tym, że ten nawias z nierozliczony, chodzi o słowo nie zniknie. Czy, jak pan uważa, w zakresie, w obszarze sądownictwa też nie zniknie? Nie, ja myślę, że ten zawias zniknie, bo bez wątpienia to jest na dzień dzisiejszy nas priorytet. Chcemy się tymi sprawami wszystkimi zająć. Jak już wspomniałem, to co żeśmy zrobili we wrześniu, więc poszły pierwsze 140 orzeczeń, to nie jest żadna akcja jednorazowa. Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy robić tysięcy spraw, bo to nie jest możliwe. Do tego trzeba podejść bardzo roztropnie. Analizujemy te orzeczenia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą kolejne wyroki, zostaną poddane pod weryfikację i również kolegia do spraw wykroczeń, bo to rzeczywiście jest temat zapomniany, ale też z czego to wynika. Nieszczęście, jeżeli chodzi o postępowania w sprawach o wykroczenia, z uwagi na niską kategorię tych dokumentów, one były bardzo szybko niszczone i bardzo często brakuje ich w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób, które zostały ukarane przez kolegia, też również z nadzieją, że mogą posiadać odpisy tych orzeczeń. Bardzo dziękuję. Wróćmy teraz do kwestii historycznych. Cofnijmy się znów o 40 lat. Jakie były oczekiwania Wojciecha Jaruzelskiego wobec sowieckich władz? Tak. Maciej w jakimś sensie odpowiedział już na to pytanie. Jeśli chodzi o okres, powiedzmy, przygotowawczy całego stanu wojennego, chociaż trwało to między październikiem tak naprawdę 80 roku, a październikiem 81. Zarząd pierwszy operacyjny Sztabu Generalnego przygotował wszystkie plany. W pewnym momencie do tych prac planistycznych zostali dokoptowani przedstawiciele MSW, ale generalnie to Sztab Generalny wziął na siebie ta komórka operacyjna, że tak powiem, ciężar przygotowania operacji stanu wojennego, to na końcu, że tak powiem, jesienią 81 roku Jaruzelski obawiał się, że w jakimś sensie sobie własnymi siłami Polska Ludowa z operacją wprowadzenia stanu wojennego może nie poradzić i rzeczywiście kilkukrotnie dopytywał towarzyszy sowieckich o to, czy w razie takiej sytuacji oni przyjdą z pomocą. Otrzymywał zresztą dość kategoryczne odpowiedzi negatywne. Tak najkrócej mógłbym odpowiedzieć panu na to pytanie. To teraz pana profesora Zybertowicza chciałbym zapytać, odnosząc się do współczesności już, jak kształtuje się obraz stanu wojennego w świadomości Polaków, ten taki dominujący, mniejsze zło czy po prostu zło? Myślę, że ten temat nie jest żywy w świadomości wielkiej części Polaków. Pamiętajmy, że o ile Solidarność do stanu wojennego była ruchem masowym, to działalność opozycyjna po jego wprowadzeniu była prowadzona przez dziesiątki tysięcy ludzi, a nie przy wsparciu może kilkusetek, a nie przez miliony. Natomiast w mojej ocenie, w świadomości młodzieży, ten temat w ogóle nie istnieje. Jeśli jest napomykany, to jest nieistotny. Mam wrażenie,
Tutaj może zrobię dygresję. Gdy najpierw zadzwonił do mnie profesor Daniel Wicięty z gdańskiego oddziału IPN-u, odmówiłem odpowiedzi w tej debacie, mówiąc, że mam dosyć w kółko zajmowania się przez obóz patriotyczny przeszłością i ślepotą w obliczu teraźniejszości i przyszłości. Że od czasu, jak zostałem doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, wyśpiewałem więcej hymnów niż w całym moim długim, prawie 70-letnim życiu. Często właśnie cztery zwrotki, że nie czytamy my, obóz patriotyczny, należycie znaków czasu. Bo co się dzieje z psychiką, umysłami młodych ludzi? Umysły młodych, często bardzo utalentowanych ludzi są porwane przez cyfrową fazę rewolucji naukowo-technicznej. Młodzi poddani ciągłym strumieniu bodźców, dźwięków, obrazów, tekstów, memów, utworów muzycznych, filmików są zanurzeni w teraźniejszość i nie patrzą ani w przyszłość, ani w przeszłość. Stają się, ich umysły są zhakowane, są każdego dnia manipulowani przez cyberpanów z Doliny Krzemowej, który, jak powiedziała jedna ekspertka amerykańska, za weneckim lustrem wiedzą o nas wszystko i zarządzają nas według zasad, których nie rozumiemy. I jeśli chcemy młodym ludziom pokazać, że są dziedzicami pokoleń, które potrafiły przeciwstawiać się wrogom Polski w czasie zaborów, w czasie okupacji i także w czasie mroku stanu wojennego, to musimy zastanowić się, jakimi ścieżkami możemy nawiązać kontakt z tymi umysłami. Pozwolę sobie, szukając odpowiedzi na to pytanie, to jest jedno z ważniejszych pytań dla mnie na tym etapie mojego życia, na refleksję, na wspomnienie. Pamiętam, szedłem w jakiś pochmurny dzień pierwszych tygodni stanu wojennego, uczestnicząc w jakiejś marginalnej działalności opozycyjnej wtedy w Toruniu, ale jednak uczestnicząc. I miałem przekonanie, że nie mamy żadnej szansy na zwycięstwo, że będziemy żyli w zniewolonym, może jeszcze bardziej zniewolonym świecie do końca życia. Ale sobie myślałem, po prostu trzeba dać świadectwo. Robimy pewne rzeczy, podjęmy pewne ryzyko, które dla większości zaangażowanych w działalność podziemną nie było tak wielkim ryzykiem, bo takich wyroków, jak te, o których wspominał pan prokurator, to były wyjątki, prawda? Nie było, to nie były na masową skalę wyroki. I żeby dać świadectwo, ale w kontekście tego, czym się kończył ten film, Światło wolności. No ale teraz zastanówmy się, co się wydarzyło teraz. W jakiej kulturze żyjemy? Wtedy światło wolności było skoncentrowane, silne, ukierunkowane w określone miejsce. Wiedzieliśmy, przeciw czemu się opowiadamy. Dzisiaj światło wolności jest rozproszone i zanieczyszczone. Żyjemy w strukturalnie zatrutej infosferze. I powiem, że powtarzanie formuły, żeby dać świadectwo, to za mało, zwłaszcza gdy niektórzy z tu obecnych, tak jak ja, jesteśmy częścią środowiska rządzącego Polską. I czy my potrafimy wyjść naprzeciw tych wyzwań, jakie stoją przed Polską? A jednym z tych wyzwań jest ocalenie umysłów młodych ludzi przed codziennym nasączaniem ich szmelcem, który idzie z nowoczesnych mediów. I tym czynnikiem, który mnie skłonił, żeby jednak w tym panelu wziąć udział, to był telefon prezesa Karola N., który powiedział, że zainicjował pewne działania na polu nowych technologii, tu w IPN-ie, żeby ten dorobek wiedzy złożony w książkach, których nikt nie czyta, z wielkim trudem napisanych, rzetelnych, warsztatowych, których nikt nie przeczyta, jakoś przetworzyć w formy przekazów, w problemy, które młodych będą w stanie podekscytować. Myślę, że przykładem był ten film, który obejrzeliśmy.
I w tym sensie skoncentrowanie się na rozliczeniach nie jest dla młodych ludzi sexy. No tak, ale będzie zarzut wobec tego filmu. Tam nie ma Wałęsy, nie ma Nobla, nie ma całej... Był, tak? Nie dostrzegłem, to musimy klatkę pokazać. Całej tej opowieści po prostu takiej bardzo pozytywnej na tle tej całej tragedii, która nastąpiła po 13 grudnia, no ale... Jak mówić? I co mówić, by również ocalić się od zapomnienia? Te wydarzenia sprzed 40 lat by nie było tak, jak tutaj kreśli takie wizje pan profesor, że rzeczywiście tak jest, że młodych ludzi coraz mniej, coraz rzadziej interesuje historia, liczy się to, co tu i teraz. Jeżeli jeszcze można na odpowiedź pana profesora Zybortowicza, te dwa orzeczenia, które zostały przeze mnie zacytowane, to nie jest tak, że było mało takich orzeczeń. Będę tego jednak bronił, bo ja sam osobiście czytałem ponad 140 orzeczeń. W tych wyrokach, te wyroki są bardzo wysokie. I to, co przemawia, zacząłem sobie liczyć i kiedy to ja słucham pana profesora, to na pewno to zrobimy. Zrobimy sobie statystykę wiekową osób skazanych. Bo w ostatnim pakiecie tych wyroków, które myśmy wysłali, to było przerażające dla mnie to, że to było ludzi 21 lat, 22, 23. Dostawali 4 lata, 5 lat. Tak naprawdę przekreślano im całą przyszłość, bo był problem w pracy, byli pozbawieni zawodu, nie mogli dokończyć studiów, byli usuwani ze szkół, bo mamy też i skazanych licealistów, czyli osoby bardzo młode. Tak naprawdę posunęła się tragedia, rozpadały się małżeństwa. To można byłoby rzeczywiście, w to się zagłębia z punktu socjologicznego, ale to tych wyroków naprawdę było bardzo dużo, bo kiedy mówimy nawet o tych kolegiach, bo wiadomo, że to zagrożenie było inne i te kary też musiały być zupełnie inne, bo to inny katalog kar był w kodeksie wykroczeń, to prawie 6400 skazano na karę aresztu. I ja wspomniałem o tych dwóch orzeczeniach, jest też taka, dlaczego takie orzeczenia zapadały. Tak naprawdę te wyroki miały dwa cele. Po pierwsze, eliminacja takiego człowieka z życia publicznego, a po drugie, zastraszenie społeczeństwa. Bo jak wspomniałem o tym wyroku tej pani, to jeżeli ktoś usłyszał, że ona została skazana... Ewa Kubasiewicz została skazana na karę 10 lat pozbawienia wolności za udział w strajku przez jeden dzień. I kiedy przeczytałem ten wyrok, myślałem, że ona została zatrzymana 14 grudnia, dlatego ten zarzut jest jednodniowy. Nieprawda, ona została zatrzymana 20 grudnia. Tak więc zarzut dotyczy jednego dnia i za udział w strajku przez jeden dzień człowiek dostaje karę 10 lat pozbawienia wolności. Ja przepraszam, jestem prokuratorem, przeniosę to troszeczkę na dzisiejszy język współczesny. Ostatnio mieliśmy naradę i jeden z zastępców prokuratora generalnego powiedział, że dostał bardzo wysoki, w jednej sprawie zapadł bardzo korzystny wyrok, bardzo wysoki. Za handel ludźmi skazano sprawców na karę 7 lat pozbawienia wolności. Tu mamy, proszę Państwa, kobietę, która brała udział w strajku. Jeden dzień, 10 lat. Przepraszam za wyjście w słowo. No ja grzecznie się dopominam o udział w dyskusji, ale oczywiście mam nadzieję, że będę mógł teraz troszeczkę nadrobić zaległości. Pojawiło się tutaj bardzo dużo wątków, które mam wrażenie, że wprowadzają jednak pewien taki chaos w tej rozmowie, ale spróbuję się do nich tak troszeczkę po kolei odnieść. Myślę, że warto jednak nie popadać w takie zbyt proste schematy. Jeżeli chodzi o te doświadczenia związane z opinią publiczną, tutaj jest pewien trend zmian, który jest, myślę, trendem pozytywnym. Po tych latach 90. było coś takiego, że właściwie można byłoby zadać pytanie, jak to się dzieje, że społeczeństwo jest podzielone tak pół na pół? Nie dlatego, że aż połowa myśli, że Jaruzelski miał rację wprowadzając stan wojenny, tylko że aż połowa wciąż nie daje się ponieść tej propagandzie, która była w obronie Jaruzelskiego serwowana w latach 90. Ale szanowni państwo, co ciekawe, kiedy... analizujemy na przykład z 2014 roku badania socjologiczne. Kiedy przeanalizujemy je głębiej, to okazuje się, że większość respondentów pytana o to, z czego czerpie wiedzę na temat stanu wojennego, kiedy odpowiadało na te pytania, mówiła, że z własnego doświadczenia. A więc to doświadczenie to również była ta propaganda z lat 90. tak naprawdę.
Nie z podręczników, nie z wertowania dokumentów, czytania książek. Ale co ciekawe, właśnie w tym roku 2014, kiedy ludzie byli pytani, jeszcze była odrobina przewagi tych, którzy uważali, że Jaruzelski zrobił dobrze, nad tymi, którzy uważali, że zrobił źle. Niewielka przewaga, ale była. Że oceniali negatywnie albo bardzo negatywnie stan wojenny i to wszystko, co robił. Ale ta sama grupa społeczna zapytana o to, w jakim formacie Jaruzelski przejdzie do historii, czy jako postać negatywna, czy pozytywna, zdecydowana większość powiedziała, że będzie postacią negatywną. Czyli widać tutaj jakąś taką niespójność w tym wszystkim, która być może moim zdaniem właśnie wynika z tego, że nikt nigdy w tym czasie, kiedy naprawdę ludzie byli, potrzebowali tej wiedzy, nikt nigdy nie pozwolił na poukładanie tego, co wynika też ze stopniowo ujawnianych dokumentów sowieckich. A szanowni państwo, z ostatnich badań w tym roku, które zostały przeprowadzone kilka dni temu, wynika, że to wahnięcie jest już w drugą stronę, że już więcej jest tych, którzy oceniają Jaruzelskiego negatywnie i stan wojenny, niż pozytywnie. Natomiast, tutaj pan profesor ma rację, jest też rosnąca grupa ludzi, którzy no po prostu nie kojarzą tego, co się wydarzyło, kiedy był stan wojenny wprowadzony, bo tak było sformułowane pytanie, co też jest w pewnym sensie jakoś uzasadnione. No 40 lat mija, młodzież jest przytłoczona mnóstwem wrażeń, których też nie zawsze rozumie z najnowszej historii, tej najnowszej, prawda? Więc myślę, że warto widzieć w tym jednak pewien trend związany właśnie z młodymi ludźmi w tych ocenach, bo to młode pokolenie, które już raczej podręcznikowo bardziej patrzy na te rzeczy. Ilu młodym ludziom z podręczników coś zostaje w głowie, a ilu nie zostaje? Jak te podręczniki są pisane? To jest wyzwaniem wciąż ważnym na dzień dzisiejszy. I w tym wyzwaniu ja myślę, że brakuje prostego poukładania kilku płaszczyzn związanych ze stanem wojennym. To znaczy pierwsza płaszczyzna. Jakie były zamierzenia Związku Sowieckiego? Z dokumentów sowieckich, z potwierdzeń, z narad nawet tuż przed samym stanem wojennym, z posiedzeń biura politycznego, samego centrum władzy sowieckiej. Wiemy, że o żadnym wchodzeniu do Polski, o inwazji sowieckiej nie było mowy, bo mówiono, nie ma takiej możliwości, nawet gdyby Solidarność objęła władzę, to by było tylko tyle. Tak jest zapisane. I jest, to nie jest jedna wypowiedź, tylko jest zestaw różnych wypowiedzi tam w otoczeniu Breżniewa, które i konstatacja, że wszyscy się co do tego zgadzamy. Mówiono o tym, że gdyby Solidarność rzeczywiście rozpoczęła jakąś drogę, nie wiem, może przez finlandyzację, to znaczy taki termin nie pada, ale gdyby coś takiego się stało, że Solidarność będzie rosła w siłę, no to trzeba jakieś działania gospodarcze podjąć, czyli to, co dzisiaj nazywamy zakręcaniem kurka, tak? Ale szanowni państwo, to jest jedna płaszczyzna. Nie było mowy o wprowadzeniu okupacji sowieckiej, bezpośredniej militarnej inwazji na Polskę w 1981 roku. Druga płaszczyzna to jest, jakie miał intencje Wojciech Jaruzelski. Tu jest też, myślę, ważna rzecz, bo ja się też wielokrotnie nad tym zastanawiałem, nad tym wątkiem, który tutaj pan profesor poruszył w nawiązaniu do Antoniego Dudka. Czy Jaruzelski mógł przejść na drugą stronę? Tak? Wiemy, że zasłużony komunista węgierski w momencie próby Imre Nagy przeszedł na stronę narodu, tak? Stało się coś takiego, został bohaterem narodowym. Zapłacił za to cenę. Pytanie, co Jaruzelskiego oprócz strachu takiego czy innego, bo właśnie, co Jaruzelskiego mogło powstrzymywać? Ja uważam, że my zapominamy troszeczkę o atmosferze tamtego czasu, oglądanej z perspektywy tamtych elit władzy. Całość tych elit, które w 1981 roku były u władzy, to były elity, które zaczynały karierę w stalinizmie, które cała ekipa Jaruzelskiego
łącznie z Rakowskim i z tym całym towarzystwem, które wtedy było u steru polityki, to byli ludzie, którzy w latach 40., w latach 50., w latach 60., 70. budowali swoją karierę. Sam Jaruzelski był przecież człowiekiem, który był ministrem obrony narodowej, kiedy strzelano do robotników w 70. roku. Wojsko strzelało do robotników. To, że to była nierozliczona zbrodnia, to był tylko dystans 10 lat. To, że to była nierozliczona zbrodnia, Jaruzelski doskonale wiedział i czuł tą presję, bo przecież postawienie pomnika stoczniowcom to było jednym z najważniejszych postulatów, jeżeli chodzi o pamięć, takich pierwszorzędnych, tak, jeżeli chodzi o Solidarność. Czy Jaruzelski powinien brać pod uwagę to, że jeżeli niezatrzymany zostanie ten ruch ku wolności, czy powinien brać pod uwagę, że to w sposób naturalny spowoduje rozliczenia z tymi, którzy są winni przelewu krwi? Myślę, że to jest pytanie, które warto postawić. Nawet nie po to, żeby na nie odpowiadać, ale po to, żeby właśnie przypomnieć, że to jest konkretny kontekst też mentalny tamtych elit władzy. Jaruzelski, więc ta druga płaszczyzna, jakie były intencje Jaruzelskiego? Jaruzelski chciał przywrócić pełną kontrolę partii nad Polską i pełną kontrolę Moskwy nad Polską. Trzecia płaszczyzna, to jakimi środkami chciał to Jaruzelski zrobić? Jaruzelski miał poczucie, i w dokumentach też o tym czytamy, że wojsko to jest część tego społeczeństwa, że poborowi to są ludzie, którzy też się zetknęli z Solidarnością i że nie ma pewności, czy będą chcieli w momencie próby strzelać do robotników. Że ten bakcyl Solidarności już też i w tych szeregach działa. Dlatego podejmowano takie próby jak przedłużenie rocznika wziętego do wojska. Dlatego podejmowano próby zmobilizowania wokół partii mundurowych poprzez rozsiewanie tej propagandy o listach proskrypcyjnych. Bo przecież wtedy mało kto już liczył na to, że idee międzynarodowego proletariatu mobilizują ludzi wokół partii. Raczej chciano wzbudzić strach mundurowych. Jeszcze w latach 90. słyszałem od rodzin żołnierzy, że w to wierzyli, że Solidarność buduje listy, przygotowuje listy proskrypcyjne, że będzie mordować nie tylko mundurowych, ale ich rodziny. I w Zakopanem, kiedyś opisywałem to, pisząc książkę o Solidarności Zakopiańskiej, w Zakopanem, kiedy działaczka Solidarności w noc stanu wojennego w zwykłym WSS z połem pracowała w księgowości z żoną komendanta milicji, to ta wykrzykiwała, dlaczego chcieliście zamordować mnie i moją córeczkę. To była działalność psychologiczna, która miała umocnić własne szeregi, bo Jaruzelski też wiedział, że ma milicjantów, którzy nawet zaczęli mówić o tworzeniu związków zawodowych. W związku z tym Jaruzelski był niepewny tego, czy mu się ta operacja uda. To stąd się brały te jego umizgi w stronę Moskwy, żeby jednak to wsparcie było, a w dokumentach też mamy informację o tym, że nawet mimo odmów sowieckich była brana pod uwagę to, że jeżeli stan wojenny nie wyjdzie, jeżeli ta operacja spowoduje, że kraj stanie na nogi, to się poprosi Układ Warszawski o pomoc. Te działania psychologiczne miały być też oparte o to, że się sparaliżuje wroga, czyli rozsiewanie plotek o tym, o czym nie wolno było mówić normalnie. Właśnie wykorzystanie tego, że ludzie mają pamięć o Budapeszcie, o Czechosłowacji. W związku z tym rozsiewano i kazano rozsiewać i monitorowano, jak to jest rozsiewane. Plotki o tym, że Sowieci wejdą, że już się szykują, że jednostki sowieckie są nad granicą, że jakieś jednostki zostały przebrane sowieckie w mundury polskie. W dokumentach nowosądeckich akurat, które ładnie się zachowały MSW, WSUW, bardzo wyraźnie widać, że każdy napis kredą napisany, wejdą czy nie wejdą, precz z ruskimi, każdy był monitorowany i odnotowany gdzieś na ścianach. I szanowni państwo, myślę, że to są trzy płaszczyzny, które dopiero trzeba oddzielić od tej czwartej. Jak to przedstawiano? O tym już wspomniałem, więc nie będę powtarzał się, więc jak ewoluowało to przedstawianie
tego, czym rzeczywiście było to fałszywie pojmowane i przedstawiane mniejsze zło. Myślę, szanowni państwo, że to jest ważne, żebyśmy zastanowili się, jak dzisiaj na przykład będzie to przedstawiane, stan wojenny, jak będzie przedstawiany w podręcznikach do nowego przedmiotu, który ma mówić o połączeniu historii z teraźniejszością. I myślę, że tutaj warto by było postawić taki wykrzyknik, który powinien pewne rzeczy w sposób wyrazisty, a nie mętny poukładać tak, żeby ci młodzi ludzie mogli też normalnie zrozumieć, że ta historia ma swoje oblicze. Do tego wątku jeszcze wrócimy, natomiast tutaj teraz głos chciał zabrać profesor Cenckiewicz, dlatego bym chciał, jeśli to jest możliwe, panie profesorze, żeby również tutaj w swojej wypowiedzi teraz odpowiedział pan na pytanie, co jest główną przeszkodą. Pan już trochę o tym mówił na samym początku, w rozliczeniu stanu wojennego, cały czas odnoszę się do tytułu naszej debaty. Taka główna przeszkoda, która pana zdaniem uniemożliwia to całkowite rozliczenie. Najkrócej rzecz ujmując, po pierwsze model transformacyjny, jaki został przyjęty w roku 89, czyli negocjacyjny i reglamentowany. No jak negocjacyjny, no to ci, którzy podjęli rozmowy polityczne, musieli przyjąć stanowisko gospodarzy z tego gmachu, między innymi, że tak naprawdę tych rozliczeń nie będzie. I to nie jest kwestia taka, że jest jakiś tajny protokół gdzieś schowany, ktoś ma w mieszkaniu, gdzie jest umowa opisująca, w jaki sposób tego rozliczenia nie będzie. Na przykład tam przy nazwisku ksiądz Jerzy Popiełuszko nie będzie rozliczenia sprawców, tylko po prostu to jest w jakimś sensie nawet niedomówiona, niedogadany układ, ale no on stał się po prostu faktem po roku 89. Zawsze jak transformacje, właśnie, bo to jest jeszcze inny wątek, jak transformacje, czy częściowo transformacje przeprowadzają służby specjalne, świetnie Jaruzelski kiedyś to powiedział, to szef tego podziemnego związku przyszedł do szefa tajnej policji politycznej, a nie na odwrót, nikt nas nie obalił i tak dalej. To są słowa Jaruzelskiego z roku 89, z początku. To właśnie pokazuje ten model transformacyjny. No to jeśli tak jest, no to nie robią tego służby specjalne, żeby później no, stać się podmiotem, że tak powiem, prowadzenia jakichś rozliczeń. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Z nią na przykład związana jest, to świetnie to pokazuje jakby ten model transformacyjny, to jest stosunek do Ryszarda Kuklińskiego. No przecież, żeby on tutaj przyjechał, to trzeba było rozmowy, szeregu rozmów, już tylko się odwołam do jednej, Billa Clintona z prezydentem Kwaśniewskim w Białym Domu, żeby Naczelna Prokuratura Wojskowa i elity polityczne Polski w 98 roku podjęły w końcu inicjatywę zmierzającą do tego, że Kukliński będzie oczyszczony i na tej podstawie tego prawnego oczyszczenia, co było dla niego zresztą bardzo dużym problemem, bo jakby model tego oczyszczenia mu nie odpowiadał zupełnie, jak go tam prokurator w Waszyngtonie wojskowy przesłuchiwał. No ale po prostu to jest prawie po dekadzie zmian i on może tu przyjechać kiedy? W 99 czy 8? Już teraz nie pamiętam. Ale to jest też stanowisko wojska. Kukliński dla wojska do dzisiaj nie jest kimś nie do zaakceptowania. Dla dużej części korpusu oficerskiego. Nie jest do zaakceptowania. No to pokazuje, że tak powiem, gdzie są usytuowane też sympatie. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga to jest wola. Ja się tutaj całkowicie, fundamentalnie w ogóle z prokuratorem tutaj nie zgadzam, no, bo to jest kwestia woli. Jeśli nie ma woli, a tej woli po 2000 roku tak naprawdę, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, nie ma, no bo przecież sama ta opowieść o tym, że się prokuratura IPN zajmuje Ewą Kubasiewicz sprawą 10 lat pozbawienia wolności, którą jej zasądzili teraz, no to po 20 latach funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej, no to bardzo dużo dla państwa znaczy, że to tak jest. Więc to jest kwestia woli. Mógłbym na ten temat bardzo dużo tutaj opowiadać, jak to wygląda w Instytucie Pamięci Narodowej przez lata. Wierzę w to, że to się teraz zmieni, ale no,
mam daleko idącą po prostu no, sceptycyzm swój. Więc to są jakby dwa fundamenty. I w tym sensie moim zdaniem to się po prostu nie dokona. A teraz jeśli pan redaktor pozwoli, no, z całego tego wywodu należy wyjąć jakby tą kwestię nastroju w wojsku. Po pierwsze, wyjęcie Polski czy Polski Ludowej z Układu Warszawskiego było nierealne, było niemożliwe. To znaczy wyjęcie Polski z Układu Warszawskiego jest końcem Układu Warszawskiego i Związku Sowieckiego. No przecież to jest pytanie retoryczne, czy to było możliwe w 81. Nie było możliwe. Jest tu tysiąc pewnie wariantów alternatywnych, jak można było, że tak powiem, to zrobić. I ten wariant, który ty nazywasz zakuroniem, finlandyzacją, jest jednym z tych modeli. Ale teraz, jeśli można by było to zrobić, to w kontekście z kolei tego, co mówił tutaj Andrzej Zybertowicz, no to cały jakby problem realizacji takiego miękkiego modelu transformacyjnego w dalszym ciągu polega na tym, że istotą tej transformacji, czy głównym macherem zakulisowym tej transformacji muszą być służby specjalne. I teraz partner, którego należy wciągnąć do takiego modelu reglamentowanej rewolucji za Antkiem Dudkiem, czy takiego modelu transformacyjnego, z którym mamy do czynienia po części w roku 89. No musi być po części, przynajmniej w jakiejś części, w jakimś aspekcie, musi być uwikłany we współpracę z tajnymi służbami. Bo to jest, w komunizmie nie ma miejsca na konserwatywną politykę. Taką, w której z każdym wrogiem, nie wiem, margrabia Wielopolski może sobie prowadzić jakąś, czy Adam Czartoryski, czy ta wizja, powiedzmy, Aleksandra Bocheńskiego po roku 45, że można sobie w komunizmie po prostu realizować politykę realną. Nie, komunizm znosi w ogóle tą zasadę. I te koncepcje, o których ty mówisz, na przykład w połowie lat 80., koncepcja śluzy, czyli pewnego konceptu politycznego, w której ludzie pokroju Wiesława Chrzanowskiego, Jana Olszewskiego i tam, nie wiem, Siły Nowickiego będą no, takim rodzajem pośrednika między obozem władzy a opozycją i jakby z tego powstanie jakiś model, powiedzmy, interakcji, które spowodują no, przyspieszenie transformacji. Po pierwsze, to było niemożliwe właśnie ze względu na też uwikłanie części z tych osób, a po drugie, no jakby komunistom nigdy na czymś takim, w tym takim czystym modelu, o którym ty tutaj mówiłeś, po prostu nie zależy. I trzecia kwestia to wojsko. No to jest bardzo istotne. Dlaczego Sowieci postawili na wojsko? I na ten temat jest no przynajmniej kilka fundamentalnych dokumentów, które płyną z ataszatów wojskowych, w których dochodzi do jakichś interakcji z przedstawicielami Armii Czerwonej. Oni to po prostu przekazują. Stawiamy na was, bo jesteście najbardziej zlojalizowaną grupą społeczną w części aparatu władzy w PRL-u wobec nas, wobec Moskwy. I jakby z tym związany aspekt, na szeroką skalę, to co powiedziałeś na początku, Jaruzelskim, to w jakimś sensie polityczny geniusz, na szeroką skalę w GZP, Głównym Zarządzie Politycznym i Wojskowej Służbie Wewnętrznej, tego nikt nie bada, przeprowadzono gigantyczne badania socjologiczne. To są notatki po prostu kilkukrotnie przekazywane dziennie na temat nastrojów z podziałem na korpus oficerski i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Tam praktycznie poza żołnierzami zasadniczej służby wojskowej, i to w niewielkim aspekcie, nie ma w zasadzie możliwości myślenia o tym, że to jest grupa w jakikolwiek sposób nielojalna, która po 13 grudnia, czy w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, kiedy on by nie nastąpił, wystąpi przeciwko swoim dowódcom. Nie ma takiej po prostu możliwości. Jaruzelski to wie, on się tylko obawia oporu społecznego. Oporu, a on, ale się nie obawia sytuacji w wojsku. On jest co do tego całkowicie pewien. Ale poborowych już nie tak bardzo. Bo no tak, ale poborowych, to jeszcze dalej pójdźmy. No jest wspaniała inicjatywa Solidarności Walczącej. Tutaj tak anonimowo mówimy o Ewie Kubasiewicz i jej synu. Marek Czachor, syn Ewy Kubasiewicz, zorganizował no, taką inicjatywę w ramach Solidarności Walczącej powołania czasopisma Żołnierz Solidarny.
no przepraszam, ale feedback po prostu po zapuszczeniu tego czasopisma do jednostek wojskowych był żaden. Praktycznie żaden. To była po prostu katastrofa. Nikt tego, znaczy to nie zaskoczyło, w ten sposób powiem. Nie zaskoczyło i nie zaskoczyło przez całą dekadę lat 80. Powiedzcie mi tutaj, panowie historycy, jaką znacie konspirację w Ludowym Wojsku Polskim w latach 80. Ilu macie Chodyszów? No ilu jest Chodyszów po prostu w Ludowym Wojsku Polskim? Ja znam pokolenia. Ale wojskowego? Świetnie, no to mamy już jednego. Poza Kuklińskim oczywiście. Więc i teraz ostatnia kwestia, panie redaktorze. Nieruszenie tego segmentu po roku 89, wojska, no jest zbrodnią przeciwko pamięci po prostu. Zbrodnią przeciwko pamięci, bo już pomijam jakby aspekty polityczne. No Andrzej dysponuje pewnym zasobem wiedzy podobnym do mnie, na przykład jak z Jaruzelskim do lat 2000 konsultowano kwestię obsady personalnej szefa sztabu generalnego. No to jest państwo sobie nie wyobrażacie, no bo jak żeśmy z ministrem Antonim Macierewiczem wchodzili na Klonową, to żeśmy, nie uwierzycie w to, po prostu portrety Jaruzelskiego ściągaliśmy ze ściany. W archiwum, w Modlinie, które Bogu dzięki zlikwidowałem, wisiał Rokosowski, Jaruzelski, Siwicki, Spychalski w 2016 roku. O czym my tutaj mówimy po prostu? O czym my mówimy? To jest, że tak powiem, DNA tego wojska. To do tego, co Sławek mówi w momencie, kiedy był wątek Kuklińskiego. Właśnie warto zauważyć, że to jest nieoderwany Kukliński od całej reszty, tylko właśnie przez to, że zmiany w latach 90. w żadnym wymiarze albo w minimalnym wymiarze w ogóle dotykały wojska, tradycji, tradycji wojska i całe te kadry Ludowego Wojska Polskiego przeniosły całą swoją mentalność do III Rzeczpospolitej, do Izb Tradycji. I ten problem jeszcze do dzisiaj wciąż jest problemem związanym z tym, że jeżeli nasze tradycje to są siły zbrojne PRL, no to w takim razie Kukliński jest problemem, a nie bohaterem do naśladowania. Więc to jest jeszcze wyzwanie, nad którym warto się zastanowić. Państwo nie wiecie, ale znamienity członek WRON ostatnio zmarł, generał Antoni Jasiński. Oczywiście wpłynął wniosek o asystę dla niego wojskową, jak najbardziej zasłużony generał. W katedrze polowej Wojska Polskiego, pomimo tego, że minister Błaszczak, no my nie daliśmy jakby zgody na jakąkolwiek asystę, miał po prostu piękną uroczystość i pogrzeb. No tak to w praktyce wygląda. I teraz ja się ciebie mogę zapytać, Andrzeju, no jak się stało, że się przeoczyli Antoniego Jasińskiego po prostu w swoich działaniach prokuratorskich? No członek WRON po prostu, wybitna w ogóle, bez niego w jakimś sensie stanu wojennego, bo pracował nad tym, by nie było. Puchała, który, no państwo możecie czytać jego publicystykę, no praktycznie tydzień w tydzień. No przecież to jest człowiek, który jesienią 80 roku został wysłany razem z generałem Chupałowskim przez Jaruzelskiego na konsultacje do Moskwy na temat wprowadzenia w ogóle wojsk sowieckich do Polski w grudniu 80 roku. Jeden z planistów stanu wojennego, zastępca szefa zarządu pierwszego operacyjnego. Przecież jego książki były dotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej jak do 2015 roku. Tych wyzwań, o których przed chwilą wspomniał pan doktor, rzeczywiście jest wiele. Profesor Zybertowicz mówił o tym takim procesie, bo to jest proces zapomnienia o tym, że młodych ludzi, głównie młodych ludzi w zasadzie to już kompletnie nie interesuje to, co było 40 lat temu i nie chcą o tym słyszeć. No, ale ja jednak będę spróbuję zapytać pana, co można zrobić, co powinniśmy zrobić, żeby ten stan wojenny stał się jednak pewnego rodzaju lekcją i nauką na przyszłość, również dla tego młodego pokolenia. Czy w ogóle mamy takie instrumenty, czy jest jakiś pomysł, czy ten temat odpuszczamy? Stan wojenny miałby być dla młodych ludzi lekcją czego? Koniunkturalizmu, zagubienia, zdolności oporu, potrzeby dawania świadectwa prawdzie. Dla nich nie ma żadnych oczywistych odpowiedzi. My musimy najpierw dokonać
rekonkwisty ich umysłów, czyli odbudować pomosty rozmawiania z nimi i zastanowić się, co z tego, co robiliśmy, może być jakimś wzorcem do namysłu. To jest, ich poglądy nie są podatne na automatyczne, bierne kupowanie jakichś wzorców. Z nimi trzeba negocjować wyobrażenia tego, co jest ważne, co nieważne, tego, co jest szlachetne, tego, co jest podłe. Ich wyobrażenie odwagi jest zupełnie inne. Być może pojęcie dzielności i męstwa w ich odczuciu to jest albo komiksowe, albo takie, o którym nie mamy za bardzo pojęcia. To są goście z innej planety. Jak my na tą planetę się nie dostaniemy, to oni staną się, ich umysły są już częściowo zhakowane, będą marionetkami sił technologicznych usytuowanych za lustrem weneckim, o których nie rozumiemy. Z nich robi się janczarów jakiejś nowej cywilizacji. Oni myślą, że są podmiotami w czasie surfowania po internecie, a są marionetkami, ale nie wolno im tego powiedzieć. Absolutnie nie są gotowi, żeby przyjąć to do wiadomości. Na tym polega ta podmiotowość świata cyfrowego, na ułudzie swobody, wolności. Ja zasięgam informacji z różnych źródeł, mną nie można manipulować. Jak nie zbudujemy przyczółków w tym świecie, to wszystko to przejdzie obok nas i zamieni się w cywilizację. Jakich przyczółków? Jak je budować? Panie prezesie, pan do mnie zadzwonił, żeby ja tu przyszedł. A kto dzwonił do młodych ludzi, żeby tu przyszli? Ja dzwoniłem. I co? I z jakim efektem? Ile pan, panie Słomka, ile pan ludzi tu ściągnął? Gdzie są ludzie Słomki? To proszę, to młody gość, który ma brodę jak Marx. Słucham? Tak, mamy tutaj, proszę państwa, informację od prezesa IPN-u, że naszą debatę oglądają także ludzie młodzi. Bardzo dziękujemy. I słuchają teraz pana, panie profesorze. Trzech czy czterech? Dzieci prezesa, tam parę jeszcze. Inaczej mówiąc... Ale może będzie okazja, by później te fragmenty właśnie pokazać. Moment. Tak samo jak wytknąłem Łukaszowi Kamińskiemu i przy innych okazjach różnym osobom, że były od początku, z małym wyjątkiem, o którym był wspomniany w pierwszej fazie Kieresa, źle zrobione priorytety badawcze IPN-u. Trzeba było dla bezpieczeństwa, że tak powiem, politycznego, skierowano większość wysiłku badawczego na lata 40-50. To była pierwsza kadencja Kieresa. Z punktu widzenia interesu kraju badania powinny zacząć się nad tym, jak układy interesów wytworzone w latach 80. przetwarzały się transformacyjnie. To był priorytet. Dzisiaj ten priorytet ma inną wagę. Dzisiaj priorytetem jest, jak o Polsce, polskości, historii, o naszych błędach i chwałach rozmawia z młodymi ludźmi. Tu ma być cały wysiłek, a nie pisanie 500-stronicowych książek, którym przypisy zajmują 2/3 strony, których nikt nie przeczyta, bo są pisane przez ludzi, którzy są dobrymi badaczami, ale nudziarzami po prostu w sensie komunikacyjnym. Macie pisać książki, które są w stanie wejść w kontakt z myśleniem młodego pokolenia. Wszystkie inne to już warto, nie będą przez nikogo czytane. Tak, żyjemy w epoce, jak to Jacek Dukaj w swojej książce sprzed kilku lat powiedział, po piśmie. Nie potrafimy tego procesu zatrzymać. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego. Czasem ciężko wyciągnąć wnioski, kiedy jest postulat, by pisać książki kierowane do młodych, w sytuacji, kiedy to czytelnictwo, także wśród młodych, dramatycznie spada.
Po prostu w ogóle nie czytają. Ja myślę, że chyba nie musimy po prostu tylko i wyłącznie kreślić takiego dramatycznie czarnego obrazu. Wyzwania są takie, jakie są normalne we współczesności i one nie dotyczą tylko młodzieży. Zhakowani są również i starsi. Zhakowane jest też i średnie pokolenie i coraz więcej tych ludzi, którzy mają więcej lat i już nie są średnim pokoleniem. Szanowni Państwo, ja bym nie demonizował tej młodzieży, która jest taka bierna. Patrzę, jak jest ze studentami. Ja nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy czasami, w których ja byłem studentem w latach 90. Zawsze jest tak, że jest pewna część mniejsza, której zależy i jest zainteresowana. Jest taki środek, który jakoś jest i jest potencjalnie do zainteresowania, a potencjalnie nie da się go zainteresować. I są tacy, którzy są niezainteresowani. I dzisiaj to też widać. Natomiast ta młodzież jest zwyczajnie do zagospodarowania, jeżeli chodzi o zainteresowanie wiedzą o świecie. Bo komunizm powinien być pokazywany jako część wiedzy o naszym świecie. Jako część wiedzy, która ma znaczenie dla tego, jak postrzegamy zagrożenia i niebezpieczeństwa w życiu publicznym. I w sensie wewnętrznym, i w sensie międzynarodowym również. Że to jest doświadczenie totalitaryzmów, nawet już szerzej mówiąc, które powinno być takim elementem busoli, którą mamy. I nie trzeba pokazywać historii jako rzeczy, która jest właściwie koło wojen perskich na jednej grecko-perskich na jednej półce, tylko warto pokazywać jako część, która dla normalnego człowieka, który chce być zorientowany we współczesności, jest, powinna być podstawą myślenia. No i oczywiście wiadomo, że nowoczesne technologie są ważne, ale nauka, te książki, te dokumenty, nawet jeżeli one są czytane przez specjalistów, nawet jeżeli nie są czytane przez miliony, one są punktem odniesienia dla tych publikacji, które są, one są backgroundem, może tak, dla tych publikacji, które no bo inaczej będzie słowo kłamstwa przeciwko słowu prawdy. I co będzie wtedy, jeżeli nie będzie tego tutaj podstawy naukowej? Podstawa naukowa zawsze jest ważna. Kilka, moment. Problem polega na tym, że jesteśmy w starej, błędnej dychotomii prawda-kłamstwo. Kilka lat temu amerykański filozof a nazwiskiem Frankfurt napisał książkę On Bullshit. Ona się nawet w Polsce ukazała. Największym zagrożeniem tego, co ja nazywam strukturalnie zatrute infosfery, jest bullshit. Coś, czego status jest niejasny. Bo z kłamstwem mamy pół problemu. Dlaczego? Bo jak wiemy, że coś jest kłamstwem, to wiemy, że jak je przezwyciężymy, to za tym się kryje prawda. Często wystarczy kłamstwo odwrócić, im znajdujemy prawdę. A jak mamy do czynienia z komunikacją zanieczyszczoną, nieprecyzyjną, zmistyfikowaną, zagubioną, rozmazaną, to prawda w ogóle znika. Przestrzeń prawdy staje się niedostępna. I to jest kondycja poznawcza współczesnego człowieka, przede wszystkim młodzieży. I ona potrzebuje głębokiej diagnozy i reakcji. W kółko powtarzanie starych schematów o starych wartościach skazuje nas na enklawę. I PN jest za zbyt wielkim zasobem dla naszego kraju, żeby jego praca w enklawowości się wyczerpywała. To są pytania między innymi o tą platformę, która połączy nas z młodymi ludźmi, platforma porozumienia. Ja podejrzewam, że młodzi ludzie potrzebują tego, co pewien działacz z Łodzi nazwał IPN+. Instytut przyszłości.
Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej, proszę bardzo, drugi dzień hakie 2021. Największy hakaton w Europie. Pewnie większość z nas nie wie, co to jest hakaton, ale zaraz to wyjaśnimy. Organizowanego w ramach GovTech Festival pracownicy IPN w roli mentorów od wczoraj na bieżąco współpracują z zespołami, które podjęły się ambitnego wyzwania przygotowanego przez IPN. To tyle komunikat, a teraz sprawdzamy, co to jest hakaton. Sam musiałem to sprawdzić, ale podzielę się chętnie z Państwem tą informacją. To jest wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem. Jak rozumiem, to jest jeden właśnie z tych elementów, z tych płaszczyzn, z tych platform, która pozwoli nam nawiązać bliższy kontakt albo z młodymi osobami. Albo trzeba powołać IPN Plus, czyli Instytut Przyszłości Narodowej, jako osobny organizm, albo niech u prezesa wypączkuje coś takiego. Ja bym jedno zdanie jednak jeszcze dopowiedział do tego, o czym właściwie mamy tutaj, powinniśmy skończyć na tym, od czego zaczęliśmy i co jest tematem. To znaczy jednak stan wojenny, a nie IPN jako taki. Szanowni Państwo, bo było pytanie, co mówić, jak uczyć o stanie wojennym, z jakim przekazem trafiać. Ja myślę, że szczególnie ważne jest, ja tutaj też będę cały czas bronił też również tych tradycyjnych metod, bo synergia, połączenie nowoczesności z tradycją jest czymś, co przynosić może efekty moim zdaniem. Szanowni Państwo, stan wojenny powinien być pokazywany jako integralna część doświadczenia komunistycznego, jako działanie, które wpisuje się w schemat myślenia władzy komunistycznej, w schemat działania i podległości tejże władzy wobec Moskwy, w schemat, który jest nie jakimiś rozterkami Jaruzelskiego, tylko jest świadomym działaniem przeciwko wolności społeczeństwa, które się próbuje wybić na większą wolność, na większą sferę wolności. Próbuje wchodzić na drogę do niepodległości gdzieś tam na dalekim horyzoncie albo bardzo dalekim horyzoncie. I ta solidarność, która zdobywa coraz więcej przyczółków wolności, jest zmiażdżona w imię zlikwidowania tego marzenia o wolności, które było nie tylko częścią Solidarności, ale częścią w ogóle życia społecznego w roku 80 i 81. Czyli Jaruzelski jako narzędzie Moskwy, które skutecznie przywraca jej kontrolę nad społeczeństwem i wpisuje się w dzieje komunizmu od Bieruta aż do końca tego systemu. Otrzymałem od Państwa tutaj pytania, ale będzie czas na zadanie tych pytań zaraz po naszym panelu. To jest, widzę, że zgłaszają się też kolejne osoby. Nasz panel za chwilę się zakończy. Będzie jeszcze jedna runda odpowiedzi, w zasadzie już takie podsumowanie, ale jeszcze wcześniej widziałem, że pan profesor sięgał po mikrofon. Ja myślałem, że to już jest podsumowanie, tylko chciałem powiedzieć, że dlatego Wojciech Jaruzelski miał państwowy pogrzeb. Także, dlatego, że... Mówię, dlatego, chciałem powiedzieć, że dlatego Wojciech Jaruzelski miał państwowy pogrzeb, że zaczynał w stalinizmie, tyle złych rzeczy zrobił i tak dalej. I dlatego go wolna Polska z honorami wojskowymi pochowała. I jakie wnioski jako społeczeństwo wyciągnęliśmy ze stanu wojennego? Jakie powinniśmy wyciągnąć? Chciałbym, żebyście teraz panowie już w tej swojej ostatniej wypowiedzi zawarli odpowiedź na to pytanie plus jeszcze jakieś własne podsumowanie. Profesor Zybertowicz, zaczniemy od pana profesora. Ja chciałbym, żeby skoro na IPN leżał od lat ciężar prowadzenia lustracji, żeby w łatwy sposób mógł zajrzeć na stronę IPN-u i znaleźć statystyki wyników lustracji. Ileś dziesiątek tysięcy ludzi było zlustrowanych. Ilu wśród nich było posłów, ile było wiceministrów, ministrów, samorządowców. Ja bym chciał się dowiedzieć, jakie było przesączanie komunistycznych układów władzy w postkomunistyczne społeczeństwo. Ja stoję, ja mam proces wytoczony mi przez grupę 30 parę osób byłych uczestników rozmów okrągłego stołu lub potomków takich rozmów i do dzisiaj IPN nie przebadał pełnego składu rozmówców, stolików i podstolików okrągłego stołu pod kątem stopnia ich agenturyzacji. I ja muszę sam jakby amatorsko, bo przecież moje kompetencje
badania, takie źródła są bardzo ograniczone, gromadzić tu informacje. Elementarna rzecz. Jaruzelski mówi, bez stanu wojennego nie byłoby okrągłego stołu. Coś tu jest na rzeczy w tym wszystkim. Ale okrągły stół, wokół którego tyle dyskusji było, tyle publikacji napisano, nie został na poziomie elementarnej faktograficzności przebadany. Jak był agenturalnie przygotowany, monitorowany, ilu wśród nich było tajnych współpracowników służb wojskowych, ilu cywilnych, wśród około 700 wyliczonych uczestników. I jakie efekty to? I tak samo sejmy nie są zrobione. Elementarna statystyka na podstawie tych badań pieczołowitych, już wykonanych przez historyków IPN-u. Tylko trzeba to zagregować. To będzie próba rozliczenia dziedzictwa stanu wojennego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Cęckiewicz. No właśnie, mi nie wypada tak napierać jak Andrzej Zybertowicz, więc powiem, że zgadzam się całkowicie z przedmówcą, całkowicie podpisuję się pod tymi słowami. Jeżeli można, Sławku, ja myślę, że powiem przewrotnie, dobrze, że sprawa pani Kubasiewicz nie była wcześniej rozpoznawana przez prokuratorów IPN. A powiem dlaczego. Ja wspomniałem, na 38 wniosków żaden wniosek nie został uwzględniony. Jeżeli do dnia dzisiejszego sędziowie z okresu stanu wojennego nadal orzekają w Sądzie Najwyższym, jeżeli jeden z sędziów, który wydawał decyzję w procesie pani Kubasiewicz do 2015 roku był sędzią Sądu Najwyższego, to jakie byłyby możliwości uzyskania zezwolenia, pociągnięcia na odpowiedzialności karnej tych sędziów i prokuratorów? A więc być może dzisiaj, kiedy dużo mówi się, bardzo dużo mówi się o zmianie w wymiarze sprawiedliwości i powstała Izba Dyscyplinarna i wiemy, jakie są problemy z jej funkcjonowaniem. No właśnie, jakie są problemy z jej funkcjonowaniem, to tutaj być może jest nadzieja, że się zmieni nastawienie sądu i pójdziemy zupełnie też w innym kierunku. I ostatnio wygraliśmy, ja wiem, że to jest zagadnienie prawne, ale w Sądzie Najwyższym udało nam się przeforsować bardzo ciekawy wyrok, który nam też otwiera możliwości prowadzenia postępowania. Otóż Sąd Najwyższy cały czas stał na stanowisku, że tak naprawdę internowani byli tylko pozbawieni wolności do dni 7. Sąd taką koncepcję przyjął w uchwale 7 sędziów, przyjmując, że 17 grudnia już była publikacja dekret dziennika ustaw, które zawiedzą między innymi dekret o stanie wojennym. W związku z tym wszystko potem już było legalne. Myśmy się absolutnie z tym nie zgadzali. Myśmy kierowali kasacje, które przegrywaliśmy, ale w tym roku wygraliśmy kasację. Sędziowie z innego pokolenia. Jeden z sędziów orzekał w Trybunale Sprawiedliwości, stwierdził nie. Bezprawne pozbawienie wolności trwało powyżej dni 7. Rzeczywiście, gdybyśmy sobie zaniechali skarżenia tych wyroków, to by się okazało, że byśmy nic nie osiągnęli. Dlatego, tak powiedziałem, przewrotnie być może dobrze, że tamte sprawy nie były robione. Dlaczego? Bo z punktu prawnego te 38 wniosków, które były skierowane wcześniej, a które nie zostały uwzględnione przez sędziów, one już nie mogły być przedmiotem naszego postępowania, bo one były już prawomocnie rozstrzygnięte i być może ten powiew, który jest w wymiarze sprawiedliwości, spowoduje, że te wnioski, bo będziemy je kierowali, mam nadzieję, że na wiosnę łącznie z panem prezesem możemy, będziemy mogli przedstawić państwu bliższe informacje, jednak zmieni optykę sądu i sąd będzie bardziej odważny i wczytywał się w te wnioski, które są zawarte przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze. O podsumowanie debaty poproszę teraz pana doktora Macieja Korkucia. Szanowni państwo, ja uważam, że dla społeczeństwa powinno być ważne proste poukładanie historii w oparciu o wiedzę, którą mamy z dokumentów jawnych, tajnych, ściśle tajnych, najtajniejszych. I ważne jest, żebyśmy wszyscy tutaj rozumieli i na tej sali, i poza salą, że prawda o tych najnowszych dziejach jest gałęzią, na której siedzimy wszyscy. To jest podstawa funkcjonowania normalnego, niepodległego państwa, jego sił zbrojnych, jego służb w różnym wymiarze. Szanowni państwo, ja mogę powiedzieć tak, jak obserwowałem ostatnie lata życia Jaruzelskiego, patrzyłem na jego wpisy albo na jego polecenie robione w internecie. Widać było, jak bardzo
im bliżej jest tego końca, jak bardzo dba o to, żeby w historii zrobił sobie takie miejsce, na jakie pracował swoją fałszywą propagandą przez i te lata 80., ale jeszcze bardziej przez te lata 90., kiedy to wszystko jednak nie poszło w kierunku upowszechnienia wiedzy o jego prawdziwym życiorysie. Upowszechnienia w takim wymiarze, żeby stało się oczywiste, że zdrajca jest zdrajcą. Człowiek, który działa przeciwko własnemu społeczeństwu, powinien być tak nazywany. Myślę, że z czasem jednak będzie tak, że Jaruzelski nie osiągnie swojego celu, przynajmniej po śmierci. Będzie nierozliczony, bo już jest po tamtej stronie, tak? Więc to, co Sławek powiedział, że obawia się, że ten nawias tu zostanie. Ja myślę, że właśnie nie zostanie ten nawias. Że zostanie, tak. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że się w pełni zgadzam, tylko ja się obawiam, że to nie będzie nawias. Po prostu nie tyle nie zniknie nawias, ile nie zniknie nie. On będzie nierozliczony już bez nawiasu. W sensie fizycznym, tak? W sensie prokuratorskim, prawnym, ale w sensie moralnym, w sensie historycznym będzie społeczeństwo wcześniej czy później traktowało jako oczywistość, że Jaruzelski działał przeciwko Polsce, przeciwko jej niepodległości, przeciwko wolności społeczeństwa, że Jaruzelski będzie człowiekiem, który w historii będzie siedział na jednej półce z Bolesławem Bierutem. I to jest najważniejsze. I to jest konkluzja naszego spotkania dzisiaj, bardzo ciekawej debaty, gdzie jak Państwo słyszeli, pojawiło się wiele różnych wątków. Tutaj za chwilę będą kolejne pytania od strony Państwa i również Pan też za chwilę będzie zabierał głos, tylko jeszcze chciałbym Państwu jeden komunikat przekazać w imieniu organizatora. Zapraszam już za moment Państwa na część nieoficjalną, gdzie będzie oczywiście okazja do wymiany opinii. I zapraszałem Państwa na początek. Tak, tylko chciałem ze swojej strony, oczywiście. I bardzo proszę teraz o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Słomka. Byłem internowany mając lat 17. Byłem kurierem na kopalnię Wujek 16 grudnia 81 roku. Moją matkę zabił pułkownik Służby Bezpieczeństwa i toczę walkę do dzisiaj w tej sprawie z sądami, z prokuratorami PRL. Założyłem razem z Kornelem Morawieckim i Kazimierzem Świtoniem Europejskie Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich. I nie jest prawdą to, co tutaj większość z Państwa mówiło, że zbrodnie stanu wojennego nie zostaną i nie zostały rozliczone. Zostały. Jest wyrok prawomocny sądu wszystkich instancji o tym, że stan wojenny był nielegalny, przestępczy, a generał Jaruzelski i Kiszczak zostali skazani. Kiszczak nawet prawomocnie w dwóch sprawach. A przez 30 lat mówiono, że się nie da. Wystarczyła nasza grupa, rzucenie tortem w sędziów obłudnych komunistycznych i prawomocnie zostali skazani. I bardzo proszę nie opowiadać, że nie zostanie rozliczony. Będzie. Zapewniam Państwa, wszystkich obywateli, mówię to w imieniu tutaj tych, którzy byli represjonowani, że doprowadzimy mimo oporu elit z Magdalenki, zdrady i prokuratorów IPN-u, którzy chronią zbrodniarzy komunistycznych, że doprowadzimy również pułkownika bezpieki, prokuratorów i sędziów, którzy chronili mojego oprawcę. Wszystkich ich skażemy, bo zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu. Zgodnie z międzynarodowym prawem i ustawą, którą ja w Sejmie jako poseł przeprowadziłem. Chcę powiedzieć, jakie były problemy, dwa, z rozliczeniem. Pierwszym to była w Sejmie Komisja Konstytucyjna Odpowiedzialności za stan wojenny i Wałęsa rozwiązał Sejm, proszę Państwa, żeby nie postawić Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przed odpowiedzialnością konstytucyjną w Sejmie. Druga sytuacja to styczeń 1992 roku. Jedyna ustawa w Sejmie o dekomunizacji i wszystkie elity z Magdalenki, proszę Państwa, głosowały przeciw. I do dzisiaj tak jest. I ja chcę powiedzieć i bardzo prosić pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, żeby zaprosić do debaty pana senatora mecenasa Piotra Andrzejewskiego, założyciela Komitetu Helsińskiego, który prowadził kilkadziesiąt procesów politycznych nas jako więźniów politycznych, a później występując przeciwko zbrodniarzom komunistycznym. Proszę przejąć jego archiwum. Jest ogromne archiwum do przejęcia.
bardzo proszę, żeby przejąć, mówię o prokuratorach IPN-u, dokumenty akta w Katowicach, katowickiego forum partyjnego, które wytropiłem jako poseł, zachowały się w oryginale, gdzie wzywali działacze PZPR-u do ściągnięcia wojsk radzieckich, czyli dokonali przestępstwa nawet w przepisach PRL-u, napaści na Polskę. Chcę podziękować za tą debatę, bo ona jest, fajnie, że jest. I widzieliśmy wiele tematów, bo nie ma dyskusji o Jaruzelskim, o stanie wojennym, o losie oprawców. Co się z nimi dzisiaj dzieje, jakie piastują funkcje wspaniałe nasi prześladowcy, nasi bandyci. Ja ich spotykam w sądach, prokuraturze, w samorządzie. Pan Trzaskowski zatrudnia wiceszefem jednego z urzędów najważniejszych w Urzędzie Warszawy. Jest oficer Służby Bezpieczeństwa, mój osobisty oprawca. Zresztą pan profesor Cęckiewicz go opisał w jednym z tygodników. Także, proszę państwa, bardzo proszę, panie prezesie, o debatę, ale z udziałem ludzi. My mamy jeszcze żyjących przywódców walki o niepodległość. Nie ludzi, którzy przenosili parę ulotek. Żyją jeszcze ludzie, którzy kierowali walką o niepodległość. Tu siedzimy w Komitecie Centralnym. Myśmy zajęli ten komitet. Toczyliśmy wojnę w całej Polsce, zajmowaliśmy komitety PZPR-u, bo miała być transformacja taka, że PZPR dalej będzie działał. Myśmy rozbili PZPR. Myśmy obalili stan wojenny. Kiedy stan wojenny został rozbity? Strajkami w 1988 roku. Tu są na sali ludzie, którzy walczyli w podziemiu i zniszczyli całą ekipę i całą władzę stanu wojennego. Wygraliśmy strajki 1988 roku dzięki bohaterskim górnikom kopalni Andaluzja, Morcinek, Jastrzębie, Manifest Lipcowy, Huty, Stalowa Wola. Trzeba mówić, że to nie jest tylko porozumienie, bo oczywiście jednym z elementów było porozumienie amerykańsko-sowieckie i później tutaj Kiszczaka z Wałęsą. Ale była też walka narodu polskiego, zwycięska, nie zniszczono tych strajków, nie udało się ich złamać. Trzeba o tych ludzi mówić, zaprosić ich do debaty. Ja bardzo pana proszę, pana prezesa, żeby pamiętać, nie tylko brać wybiórczo, tak jak telewizja często bierze, jakiegoś pobocznego działacza. Żyją jeszcze przywódcy walki o niepodległość. Tacy na przykład, zapomniani często, jak Stefan Kucharzewski w Lublinie, jak Nina Mileska w Gdańsku, jak Krzysztof Zdyl w Krakowie, jak Antoni Lenkiewicz we Wrocławiu. Mógłbym wymienić, to są nieznane dla ludzi dzisiaj w mediach nazwiska. To są wielcy przywódcy walki o niepodległość, a nie Bolki jakieś i inni agenci, którzy są ciągle promowani. Także dziękuję za debatę, ale proszę o to, żeby było więcej takich debat i żeby dopuścić więcej ludzi, którzy mają różny punkt widzenia. Dziękuję bardzo. My również bardzo dziękujemy. Cieszymy się za tę wypowiedź. Otwarte forum. Proszę państwa, kolejne pytania już niestety. Za chwilę część z naszych gości bardzo się spieszy, także już w kuluarach za chwilę część dalsza rozmów. Bardzo dziękuję panom, dziękuję wszystkim państwu. Do zobaczenia.